Siemka, Tomka, witam was na kolejnym odcinku Serio Zero Dolbinczyka. Dzisiaj czas na kolejny podstawowy build SBI, czyli tajemny kostur tym razem. Tak, taka seria podstawowych buildów od devsów jest wypuszczona i co jakiś czas pokazują nam coś, co może nam się przydać na początek, albo jakąś kompletną, no, dwójkę. Więc zobaczmy, czy dzisiaj przedstawiają coś, co jest warte uwagi. Tajemne kostury ogólnie kojarzą się takie solowe po tych zmianach, które przeżyły, jako taka fajna broń właśnie pod chociażby Corruptedy. Więc co tutaj nam proponują? Proponują tajemny kostur z pochodnią, kapuz uczonego, szatę maga, buty żołnierza, rybka, potka na trucie. No dobra, no to tutaj dlaczego ten Arcane w ogóle jest w jakikolwiek sposób użyteczny? Dlatego, że przeżył takie zmiany, że tutaj na Q ma takie łańcuchowe, dodatkowe Q, bo wcześniej go nie było. Taki łańcuchowy strzał, że jak trafiamy w kogoś, to jeszcze łańcuchowo uderza w kilka. Bardzo silną obszarówkę na W, która jako drugie użycie ma teleport na krótki dystans. I obszarowy damage z E, który jednocześnie jeszcze ściąga buffy z wszystkiego, co trafimy obszarowo. Także fajnie. No dobra. Czyli tutaj pocisk na Q, który uderza we wroga, następnie przeskakuje przez maksymalnie dwa kolejne cele. Fajne to jest. I nakłada jeszcze taki ładunek, który ten ładunek jest konsumowany przy kolejnym uderzeniu. I zadaje dodatkowe obrażenia. Możemy na przykład trafić gościa z Q i potem go autoatakami. Jeszcze mamy do tego taką pasywkę, która powoduje, że po tym Q chyba nasze autoataki bardzo szybko lecą. No, trzy takie szybkie autosy wypuszczamy. Więc można wtedy pochłonąć właśnie tymi autoatakami. Enigmatyczne ostrze, no to duży obszarowy skill, właśnie ten miecz. Tutaj na W, tak to wygląda. Bardzo duże obrażenia i potem jeszcze można się teleportować na małą odległość. I tajemnicza kula tak, tak po prostu rzuca się taką kulkę, która uderza w pierwszy cel trafiony i dookoła niego tak właśnie wycisza, oczyszcza i to jeszcze wszystko obszarowo i zadaje damage, więc bardzo fajna sprawa. Więc możemy chociażby mobom przerwać skille albo przeciwnikowi w Corruptedzie wyciszyć go, przerwać mu skille i jeszcze ściągnąć mu buffy. Naprawdę duża użyteczność. A poza uczonego, no cóż, na manę po prostu, jak nas moby biją, no to many zyskujemy. Tutaj na PvE będzie spoko, na PvP już tak średniak wtedy. Na PvP grają na przykład teraz kaptur na odbicie, czyli kaptur łowcy. Okej, dobra, szata kleryka. No tutaj na Corruptedy bardzo często pojawia się jednak najemnik, bo właśnie to, że uderzymy tym Q i potem te trzy szybkie autoataki wypuścimy, to powoduje po prostu, że bardzo szybko korzystamy z tej kurtki najemnika, więc ją się bierze na takie PvP właśnie solo duo. A tutaj na mobki, na większy damage po prostu szata kleryka będzie spoko. Ta tarcza, która się aktywuje po tym, jak dostajemy obrażenie, jesteśmy po prostu nieśmiertelni. Buty żołnierza, no troszkę zdrowia się przydaje zawsze, więc tutaj może być. Mamy kapuzę na manę, więc tutaj nam nie potrzeba. Jeśli byśmy grali z kapuzą na odbicie i kurtką znaczy kapturę na odbicie i kurtką najemnika, to można by buty na przykład na manę wziąć. Okej. Okay. Albo na cooldown. Tutaj pochodnia, no żeby po prostu szybciej te autoataki wyrzucać z siebie i krótszy cooldownem jest, więc tutaj tania, dobra opcja, bo to nie artefaktowe. Sakwa wiadomo, peleryna to wiadomo. Potka na graczy, no to tutaj można by sobie wziąć potkę na leczenie i omlet na przykład. No omlet byłby dobry, ewentualnie gulasz, ale raczej omlet. A tutaj na mobki oczywiście rybka, żeby się leczyć, sum po prostu siedemkowy. Koń wiadomo, trzeba się na czymś przemieszczać i jakiś mały udźwig nam daje pasywny. Mocne i słabe strony. Dobra szybkość oczyszczania i tu jest prawda. Mobilność i przerywanie zaklęć. Tu jest prawda, bo mamy tą mobilność właśnie z W i jeszcze jednocześnie ograniczamy mobilność przeciwnikowi. Po prostu możemy go wyciszyć. Nadaje się do dużych bitew. Czy ja wiem? No duże bitwy to tam się inne arkany bierze. Tutaj bym powiedział, tutaj jest nakłamany. W sensie,
On jest fajny, bo może obszarowo spergować, ale z drugiej strony to jest na dużych bitwach jedyna jego zaleta, więc tak naprawdę ten kostur to tak na średnie bitwy będzie ok. Na duże, no to raczej się stosuje tutaj na przykład ten Evensong, czyli ta pieśń brzasku, albo jest jeszcze Locus, taka kula. Te rzeczy się bardziej stosuje. Albo guślarski kostur na sprężanie przeciwników, albo stosuje się jeszcze dywan. To kurczę, to już nie pamiętam jak on się nazywał. Aj, i enigmatyczny. Kurde, no jest tyle kosturów, które się stosuje na dużą skalę, na PvP. Ten to jest raczej taki z tych tanich, budżetowych, na mniejsze walki bądź solo duo. Tutaj ok, się sprawdzi. Na większych walkach nie. Na większe walki są dużo lepsze rzeczy. Nawet w drzewku Arcane'ów. Więc tutaj dobra cena, oczywiście, no bo nie artefaktowy. Build o niskiej obronie. I tutaj ten akurat tak, ale jak się przebudujemy na to, co powiedziałem, to już będzie trochę inaczej. Więc tutaj tak naprawdę jesteśmy takim typowym DPS-em. No typowo. Więc faktycznie ten build akurat ma niską obronę. Trudność w walce z kilkoma wrogami. Tak, to co tutaj jest, to jest build typowo 1 na 1. I nawet nie do końca fajny. Ale z kilkoma się ciężko walczy, bo tutaj właśnie polega na tym, że my cały czas strzelamy tym Q i W i cały czas trzymamy taką kontrolę nad jednym przeciwnikiem. Jeśli oni się rozejdą w jakikolwiek sposób, z dwóch stron nas atakują, no to już my nie mamy tej kontroli. Także tutaj akurat jest problem. Styl gry. Q zadaje największe obrażenia pierwszemu celowi, a potem jak się odbija, to zadaje znacznie mniejsze, więc powinniście celować w tego najsilniejszego moba, a jak graczy, no to tego, którego chcecie ubić. Jeśli chodzi o ładunki, które się pojawiają z tego tytułu, no to możecie je pochłonąć tak naprawdę wszystkim, zadając dodatkowe obrażenia nawet autoatakami. Więc dalej. Twoja umiejętność W? Wielki miecz, który przeciacha wszystko, zadając obrażenie, potem możemy sobie właśnie mały teleport wykonać. E wycisza... debuffuje. No ściąga buffy wszystkie. I zadaje obrażenia. Super sprawa. I powiedziałem, że wycisza? No wycisza. Do tego mamy jeszcze pasywną umiejętność. To jest fajne, bo po użyciu zaklęcia mamy 3 autoataki, które mają znacznie większy dystans i szybkość, więc możemy rzucić sobie Q i potem 3 autoataki. Tuk, 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 tuk. Fajna sprawa. To jest umiejętność pasywna utrzymanie mocy. Więc to też fajnie rzucać właśnie te Q czy cokolwiek innego i potem 3 autosy. Pyk, pyk, pyk. Więc musicie z tego korzystać, bo to naprawdę dużo daje obrażeń dodatkowych. Kiedy masz mało energii lub gdy potrzebujesz dodatkowego kapuza, wiadomo. Obronna to szata, to już sobie przedstawialiśmy, buty na leczenie. I starcie z wrogiem powinno wyglądać następująco. Rzuć umiejętność Q, aby zadać i nałożyć ładunki. Tak, zadać obrażenia. Użyj umiejętności W, aby zużyć tajemne ładunki. Użyj umiejętności Q, by nałożyć więcej ładunków. Użyj umiejętności E, by zużyć ładunki. To kija warta jest ten poradnik tutaj w tym miejscu. Rzuć ponownie Q i zużyć umiejętności za pomocą autoataków. Ojejku. Gdy walczysz z pojedynczym wrogiem, stosuj naprzemiennie zaklęcie Q i autoataki, by zmaksymalizować obrażenia, używając zaklęć W i E sytuacyjnie, lub gdy potrzebujesz zadać dodatkowe obrażenia. No i tutaj jest faktycznie taka wiadomość, jak trzeba. To ostatnie, bo tak naprawdę używamy te Q, jeśli... Najlepiej, jeśli po prostu z dystansu walimy, no to na dystans trzeba te Q walić i tymi autoatakami. Jeśli ktoś do nas za blisko podejdzie, to możemy z W się odsunąć. A jeśli ktoś ma jakieś buffy włączone, bądź na ucieka, bądź co innego, chcemy po prostu mu to ściągnąć, to walimy E. I możemy na tym dużo depsa wyklepać, na przykład rzucić mu Q, E, potem go troszkę poatakować, Q i na koniec W odskoczyć, jak mu się silence skończy. I wiecie, zadać mu dużo obrażeń i potem odskoczyć. Więc tak naprawdę to nie ma tutaj jakiegoś schematu na tą walkę konkretnego, tylko po prostu cały czas okładacie go z Q, a W i E, tak jak tutaj napisali w tym ostatnim dopiero,
zaklęcia sytuacyjne. I tak naprawdę wtedy ich używamy, kiedy jest potrzeba, a nie spamimy cały czas tymi zaklęciami wuje, bo one są swego rodzaju naszą też przeżywajką. Bardzo dużo obrażeń zadają, ale pozwalają nam mieć tą kontrolę nad przeciwnikiem i tutaj trzeba z tym zawsze uważać. Dobra. A jak wygląda to w grze jeszcze na chwilę? Dobra, mam już w ręce takiego Arcana. Jak widzicie, wszystkie te umiejętności, które są pokazane, znajdują się jako pierwsze, więc zawsze, nawet na takim czwórkowym, nawet bez żadnych specek, będziecie mieli dostęp do wszystkich tych czterech podstawowych umiejętności, które są wskazane. I teraz tak, tutaj mamy tą pasywkę, tą pierwszą, która zwiększa nasz attack speed i zasięg na trzy kolejne autoataki. I teraz po skastowaniu skilla. Ale jak widać, jakiegokolwiek, czy to jest E, czy to jest W, które nie posiadają nawet cast time'u, po prostu od razu się rzuca, bo tutaj jest cast time, mamy zawsze te trzy autoataki wzmocnione. Więc nieważne co rzucimy, możemy potem trzy autoataki walnąć. Tylko że Q ma bardzo mały cooldown i w tym czasie możemy chociażby walnąć W czy E i nie zdążymy tych trzech autoataków walnąć, bo znowu możemy kolejne Q. Więc tutaj też trzeba wziąć na to poprawkę, że nie zawsze jest warto wykastować te trzy autoataki, ale bardzo często jednak tak. Więc tutaj polecam z tego korzystać. Dobra, no to jak sami widzicie, jest to dość prosta sprawa, więc nie ma tutaj żadnych wymagań odnośnie tego buildu. Do takich akcji praktycznie zawsze się używa jednak tych pierwszych skilli. Żadnej kombinacji tutaj dalej. Te dalej są na inne rzeczy, więc to jest akurat duża zaleta wskazanego buildu, że mamy wszystko od razu, wszystkie te, nawet nie trzeba którejś tam podstawki wbijać, wszystko już mamy od razu, wszystkie skille, które potrzebujemy, żeby od samego początku sobie to expić. Więc to jest akurat spoko, chociaż sam build nie powiedziałbym, że jest jakiś super, powiedziałbym, że jest jednak takim średniakiem. I jeśli chcecie się pobawić potem właśnie w takie PvP, chociażby w Corruptedach, to zmieniłbym te dwie rzeczy, czyli tutaj bym wrzucił właśnie kaptur łowcy, tutaj kurtkę najemnika, tutaj pelerynę Tedfordu i tutaj można sobie wrzucić chociażby mist cholera, czyli przywołujesz mgły, ale pochodnia nie będzie taka zła, no bo jak sami wiecie, te autoataki dość często rzucamy, więc też może być, nie ma problemu. Dobra, no to co? To by było na tyle, także oceniam sam build jako początkowo PvE, no tak, dobry. Nie bardzo dobry, ale dobry. A jeśli chodzi o PvP, to bardzo słaby, ale możecie go potem śmiało właśnie zamienić i będzie całkiem ciekawy. Także możecie się oczywiście wypowiedzieć, bo to jest wiadomo moje subiektywne zdanie, ja mogę się zawsze mylić. Możecie mnie wyzywać w komentarzach. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live'ie i pamiętajcie o giveaway'u, który leci na dziki widmowe w tym momencie, także zerknijcie sobie na kanał, tam jest wszystko powiedziane, Gosia czeka na wasze suby. Trzymajcie się.